Cześć wszystkim, z tej strony Patrząc na Świat i witamy w świecie Ortward. Ze mną jest tradycyjnie Malkior. Trochę się wydarzyło podczas ostatniej podróży. Mieliśmy wrócić do naszej wioski, ale coś po drodze nas zatrzymało. Właściwie do wioski wróciliśmy, skoro widać, że jesteśmy w latarni, ale no... Trochę nam to zajęło, ja wam pokażę jak bardzo trochę. Nie macie problemu z ekranem, jest biało i pada śnieg. Co prawda ja w poprzednim odcinku zastanawiałem się, czy pada deszcz. Na pytanie, czy deszcz pada, nie mam jeszcze odpowiedzi, ale wiem jedno, śnieg już pada. Nie tylko na samym śniegu się skończy, prawdopodobnie będziemy mieli deszcz, wichury. Ale to się z czasem okaże. Moi drodzy, tutaj w międzyczasie, właśnie po tym jak teoretycznie wróciliśmy, bo tak naprawdę nas przetransportowano, po tym jak w poprzednim odcinku widzieliście, gdzie Malkior nas zaprowadził, spadliśmy z góry i nas tu przetransportowano. Blessings of a lat upon you. No i Malkior stwierdził, że tu gdzieś było takie zadanie, tam chciała kobieta grzyba wielkości tarczy. Gdzie on już polasł? Poszedłem na górę, bo może zdobędę nam jakiś quest. Więc zdobyliśmy tą tarczę. No i Malkior stwierdził, że jeszcze przejdziemy tam na dole jest taka jaskinia. No i przyszliśmy na drugą stronę tej jaskini. No i co się okazało? Paweł oczywiście tradycyjnie musiał kuraka zaatakować, który okazał się za silny i zginęliśmy oboje i z powrotem jesteśmy tutaj. I wtedy właśnie spadł śnieg. A tyle razy mu mówiłem, nie rusz kuraków. Oj tam. Nie, KFC mu się zachciało. Mamy tutaj teraz zadanie, żeby wziąć, przynieść sprzedawcy ryb. Rybę. Nie rybę. Jakąś potrawę, którą nasi rodzice kiedyś potrafili robić. Zaraz sprawdzimy, o co chodzi. Nasi rodzice, proszę cię. Ja jestem Chińczykiem. To, że się urodziłeś żółty, to już ja ci nic na to nie poradzę. Czekaj, czy jak będę stał w wodzie, to w końcu będzie mi zimno. Tylko nie pij, błagam, nie pij tej wody. Nie planuję. O, dobra, Crystal Chewies, potrzebujemy soli, potrzebujemy ryby. Czy nie ma tam. Czekaj, sól ja mam. Bo ja ostatnio robiłem wypieki. Ta cały czas tą łopatą gania. Ja się jej boję. Ale ryby nie mamy. Przynajmniej nie widzę. Nie mamy ryby. A soli. Sol. Sól jest tam? Nie ma. Soli też nie widzę. Coś jeszcze chyba tam było potrzebne. I wodorosty. O, dobra, to wodorosty mam jedną sztukę. Już sól, tam sól. Sól też jest. No to masz dwie i idę po rybę. A wziąłeś pieniądze? Nie, idę wyłowić rybę. Ale to specjalna ryba. Specjalna ryba, Boże. Wymagania. Zaraz ci pokażę jaka. Nie, tam chyba była zwykła. Nie, rybę masz taką. Masz dwa rodzaje ryby. To nawet trzy, bo tu jest też ryba. To coś, to niebieskie. To jest krewetka. To jest krewetka? Myślałem, tak, że to jest ryba. Kasa masz? Mam 27 sztuk. Na wszelki wypadek wezmę kasę. Skoro chciał, żeby mógł gotować, to by mógł dać rybę, a nie tak. Szkoda, że tu nie można tak jak w Horizon zjechać na tyłku. No niestety nie.
Kto miał ryby? No właśnie ten gościu na górze, co nas Ale tu poprosił. chyba na dole też mieli gdzieś. Czekaj. Tu jest sprzedawca. No chyba nie. Dobra. Can I help you? Myślałem, że od nich też można kupić. Ale droga ta ryba. Ile kosztowała? 15 sztuk srebra. Zobacz, może ją złowisz. Nie? Jedź do następnego. Próbujmy. A ty idź w międzyczasie przygotuj tą potrawę. Tylko nie zepsuj. Znowu Can I nic? help you? A czy nie nic, no nie to, co byśmy chcieli. Dobra, kupiłem. Ciekawe, pada śnieg, ale temperatura się nie zmienia. Jeszcze. Ciekawe, co od niego dostaniemy. Ups. No właśnie. Niebieski piasek. Coś tu się pojawiło. Bo mi się wydawało. Co ci tam miało się pojawić? Nie wiem, wydawało mi się, że coś tu się pojawiło do zebrania. Ty wiesz Dobra, co? idę się tu napić wody. Niepotrzebnie chyba wziąłem i ten. To zrobiłem. Czemu? Te. Było wcześniej zrobione. No, brawo ty, tylko wydałeś kasę. Dobra, będzie na zapas, to się weźmie ze sobą. Będziemy mieli na drogę, jak będziemy brakowało życia. Albo będziemy głodni po prostu. Can I help you? Here, a gift. O, dał nam ten. Też żarcie. Super, oddał nam to samo. Nie, inne nam oddał. Ło, z ziemniaczkami. Nie, to są te. Frykasoły morza. No dobra, nie ma chyba co tu stać, tylko ruszamy w dalszą drogę. Dobra, zostawię tylko kasę, wezmę tamto żarcie, żebyśmy mieli na drogę. Bym się zapytał, czy nie jest jej zimno, ale patrząc na strój, to jest bardzo grubo ubrana. Dobra, przy okazji wezmę sobie chyba, zjem jedną sztukę. Ja chyba na razie nie muszę. Nie, mam na 88%. Tak. Tak, wezmę nam po dwie sztuki. Jednego i drugiego. Żebyśmy mieli na drogę. Tak, ale coś dużo waży u mnie. Kasę zostaw. No dobra, a jaki jest plan na dzień dzisiejszy? Gdzie idziemy? Wiesz co, jeszcze się nie zastanawiałem. Chodź, idziemy w stronę wyjścia. A ten już tam. Ja patrzę na niego, czy z góry nie biegnie. Co, wezmę jeszcze tylko mieszek se napełnię. Do pełna. Tu też się napi, a ty już jesteś, ty się napoiłeś. Ja się napiłem, bo przecież napiłem się słonej wody, więc musiałem od razu się napić. O, właśnie taki czarny kurak nas wtedy zabił. Tylko nie ten. Ten to jest spokojny. Można by było go pogłaskać, ale podobno dziobie.
Dobra, to co, ruszamy? No. Ty jeleń. Jelenia zostaw w spokoju. Nic ci nie zrobił. Patrzę, jak on stoi. Wiesz co, będziemy musieli się wziąć chyba zainwestować w te w umiejętności też. Jakie umiejętności? No za te srebro, żeby wziąć i pójść i kupić te umiejętności. Tak zwany poziom. Ja bym chciał się bardziej tej magii nauczyć, a no to... byliśmy na tej samotnej górze i nic. Ale to pod tą pod nożami samotnej góry. Musimy tam spóźnić się podejść. No to możemy poszukać. Tylko mówię, że nie wiem, czy nie będzie nam potrzebne pieniądze. A pieniądze zostawiliśmy. Ja jeszcze jakieś tam miedziaki mam. No to zobacz, temperatura już tam spadła. Ło, faktycznie. Czyli tak, musimy się dostać tu, albo tu. W tej okolicy. No dobra, to idziemy. Temperatura very cold. Jagódki zbieraj po drodze. Ale zima dobrze, też... tato. Ale zima też tu fajnie wygląda. No, ciekawe jak ten fioletowa trawa będzie wyglądała. O, tu martwy piesek, którego ubiliśmy. A tych jeszcze nikt nie sprzątnął. Dobra, czyli jesteśmy tutaj na rozdrożu. Teraz odbijamy w prawo. Jeszcze możemy powiedzieć tak, że zima nie jest tak, że nagle zrobiło się biało, tylko stopniowo. Najpierw padał śnieg, później jakaś tam delikatnie ziemia się zrobiła biała. Ale zobacz, coraz bardziej spada nam temperatura. Jesteśmy za lekko ubrani. No. Będziemy musieli pilnować, żeby ogniska rozpalać i się grzać. Mogliśmy jednak kupić ten namiot. Zaraz tak... wtedy jak pytałeś mnie, to było ładnie, słonecznie. Ja teraz jednak by się przydał. No teraz nie wiadomo, czy nie zamarzniemy, jak będziemy spać. Znaczy, jeżeli przy ognisku będziemy spać, to myślę, że nie. Że jakby nas podkusiło tak spać. No, a tu jesteśmy. Teraz następne będzie... To tu chyba prosto. Tu idziemy cały czas prosto. No, drzewo się zawaliło. Tutaj jest góra. A my byliśmy tam na szczycie i tam na szczycie nic, więc... Tamtą drogą wchodziliśmy. Tam wyżej, jak się spojrzysz po lewej. To teraz odbijemy w prawo. Tak? Tak. Dobrze, że myśliwi wtedy nas znaleźli. Teraz to by się przydał ten słoiczek dżemu. O, mi jest zimno. Czekaj, ja mam jeden słoiczek dżemu. To weź go wypij. O. Może to nie jest dżem, tylko jakieś, nie wiem. Skoro to podnosi temperaturę. O, widzę bandytę chyba. Z pieskiem.
No, to wiesz co? Ja jednak wezmę, przygotuję trochę tego dżemu, bo mnie robi się coraz zimniej. Akurat mi będzie starczyło. A, wlazłem do ogniska. O nie, potrzebuję tej. Czego? Garnuszek, jak masz? Garnuszek mówisz? Garnuszek zabrałeś ze sobą. No, postaw go. No pewnie, że brałem. Czekaj, bo ja nie widzę, jak go stawiam. Jakaś pomidorowa czy tam fasolowa tu jest. Zabrakło mi jednego tego. To ja ci dam. Jednej jagody. Czekaj, wypluję. Nie użyj. Dobra, dzięki. Możesz zabrać. Się zgasi zaraz. To już przy okazji dam tego. Masz tutaj jedną sztukę. Rzucamy jedzeniem, jakby nie wiadomo co. To nie humanitarne. I co, idziemy i dziabnąć, tak? Tak, idziemy idziemy. Ty słuchaj, tutaj na górze jeszcze jest jakieś wejście. Co tu jest po prawej? Myślałem, że bandyta. No, to zaraz tam do nich pójdziemy. Zobaczmy, co tutaj jest. Jak ja już zmieniłem broń, przygotowałem się na... Wiesz, to też mogą być skarby. Widać łączenie tekstur w niektórych miejscach. A na przykład tu. No, widać. No, chyba nic tu nie było. I chyba przy tym, przy takiej zimowej aurze więcej tego widać, więcej o takich. Nie, dobra, to trawa. No, ja też widzę tutaj. Nie, nic tu nie było. Tak se pochodziliśmy. Ty, Dobra. widać stąd nic. Nic. To dużo. No. Ty poczekaj na mnie, bo zaraz zginiesz. Co ty, nie tak łatwo mnie ubić. No, powiedzmy. Ja sobie zmienię broń. Wow! No właśnie. Piesio, poczekaj na swoją kolej. Dobra, lejem teraz piesia. No już prawie. Dobra. Ła, ale się zdziajałem, aż się napiję piwa. Dobra, pies. Zebrane wszystko. Ma chleb, chcesz chleb? Daj. To bierz. Ja tam jedzeniem nie gardzę. Nie to. To Broń chciałbym. się weźmie i sprzeda. Nie to. Bierę. No to przeszukaj go jeszcze i bierz. No Patrz, to. nagle się ten chleb odnowił. O. Temperatura ci spada znowu. Dobra, jakoś przeżyję. Czekaj, bo tak, tutaj jesteśmy. Poszliśmy kawałek dalej. Ej, no. Wybacz. Ja se chapnę coś. Może spróbuję tej naszej potrawy. Może się nie otruję. Przyzwanie szatana. Dobra. Regeneracja many. Zwiększenie ilości many.
No i szatan, przywołuje szatana i szatan odnawia mi manę. Zastanawiam się, czy nie byśmy nie mieli pójść tam w kierunku tej góry jednak. Chyba, że nie, dobra, idziemy tym. A, jeszcze mi się pić zachciało. Trochę życia straciłeś. O, kolejne psy. Awa je. Czekaj, ja je wezmę na siebie. Bal. Kolejny. One się śmieją, jak się je bije. Ty, bo życia masz mało. Ty patrz, co tam stoi. Tylko nie rusz tego. Cip, 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 cip. Weź ty coś zjedz, żeby ci się regenerowało to życie. No, regeneruje mi się. A, powoli, no tak rzeczywiście. Czekaj, mogę się bandażem potraktować. Mam aż 6, więc... Tu jest kolejna ścieżka? No nie, gdzie my teraz jesteśmy? Może spójrzmy, gdzie jest góra. Góra jest po tej stronie, dobra. Nie, czekaj. Tam jest góra. No tak, ale mieliśmy pójść drogą. Dobra, chodź tędy. Tutaj jest takie... mniej więcej. Że tu jest ta góra, a tu jest jakiś pagórek tylko. Kurczę, jestem zimny. Kolejne wejście do jaskini troglotytów. To wejdźmy, może się ogrzejemy trochę. A tu nie byliśmy? No właśnie nie wiem. Chyba nie, to jest inne. Może być kilka wejść, może być kilka tych... Dobra, wejdziemy, zobaczymy, może tak jak mówię, się ogrzeje trochę. To wiesz, będzie trochę tak kiepsko, jak wejdziemy, a znowu będziemy mieli za duże rzeczy. O. Ty. Uważaj. Widzę, widzę. Jakiś mocny... O, ten jest mocniejszy. O nie, to. Ty prawie mnie zabił. Lego póki leży. Ja sobie zmienię na toporek. Staminy nie mam. A mnie ubił. Nie! O, dzięki. Co za kompan. Porzucił mnie. Cham jeden. Najlepiej, ubić już wszystkie zasługi dla siebie. Chciałem cię ożywić. Spoko, Marek, poleć sobie tam jeszcze trochę. Ja wrócę za jakieś 2 dni. Tak, chciałem się ogrzać, nie? Tak. Chociaż będąc nieboszczykiem ciężko się ogrzać, to bardziej się chyba zimny się robi. O, żyjesz. Nie.
Wstawaj. No co jest? No co jest? Nie możesz przytrzymać? O. Ale ci życia zeżarł. Dobra, włazimy z powrotem. Masakra znowu. Mam nadzieję, że on będzie martwy, ten gość. No jak znowu będzie żył, to będzie lipa. Ja niepotrzebnie wtedy zmieniałem jednak na ten topór. Tak to może bym żył jeszcze. Ale dobrze, przynajmniej można zrobić coś takiego, że można uciec z tej jaskini, jak jeden towarzysz polegnie. Ale jakim cudem twoje zwłoki się znalazły na zewnątrz? Dlatego nie już nie rozumiem. Teleportowałeś się? No to wygląda. Nawet go przeszukać się może. Czekaj, ja zobaczę. Tu jest mi to 18. Ty to ma. To jest mocniejsze. Jest A zielone. To jest. Ty patrz. Co? Maczugę znalazłeś? Ło. Ona jest mocniejsza niż. Czekaj, ja sobie jeszcze bandaża użyję. Coś ci tyłek gaśnie. O, ty spore obrażenia mu zadajesz. No bo ten mój topór miał 18, a to ma aż 25. Ty wiesz co, dobrze, że go utłukliśmy szybko, bo on miał ten... truciznę. Vanisha miał. Na pewno tam tego nie można przeszukać, gdzie on jest. Nie, nie można go. O, latarnia. O, dobra. Stara latarnia. Ty, coś tu było. Ty człowiek. O, znowu Kapcie, coś znalazł. Widzisz? Masakra, ty jesteś niemożliwy. Będę miał czym pochodzić po domu. I bukłak kolejny. Chcesz drugi bukłak? No to ja sobie wezmę go. O. No już ci daj. Wiesz, jak ja zgarniam to wszystko naraz. Ty weź go teraz i podnieś. Dobra. Skrzynka. Runy. Co to jest? Medical mushroom dish to remove poison. Misiles. To w sumie tutaj nic więcej nie było. Ja chcę tam wejść. Ale tam nie wejdziesz. Jak chcesz tam wejść, jak tutaj nie ma możliwości przejścia? Dlatego właśnie chcę się tam przedostać. Ale wiesz, że tam wiem. Dalej nic nie ma do przejścia. To była taka jednorazowa... ta... wycieczka. No trudno. Ale przynajmniej ja mam lepszą maczugę. No to ci się opłaciło. W sumie wezmę sobie użyję bandaży. Ja chyba użyłem, ale to chyba niewiele mi dało. Ty poczekaj, ja zobaczę, jak ja w tych sandałkach będę wyglądał. Widzisz, idealne kapcie, żeby mieć po domu. Tak, idealne teraz, żeby wyjść na zewnątrz, co nie? Nie no, bez przesady. Czekaj, może coś zjem, chlebek sobie zjem. Nic to nie dało. Ty już prawie przeciążony jesteś. Czekaj, zaraz sobie tam... To mogę przerzucić sobie do... tu. Chcesz, to mogę ci oddać to jedno danie, to moje. Co regeneruje życie. Nie, ja sobie zjem zaraz jeszcze... To to może... Ja zjem. Jesz? Jesz. Teraz. O, jesz. I też sobie odnowię delikatnie. Dobra. Ale widzisz, ogrzałem się przynajmniej. O, tyle.
No, wasze zdrowie. Jedziemy dalej, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dobra, czekaj, ja swą maczugę schowam, a wyciągnę szablę. A, czekaj, bo ja muszę sobie ją przypisać w tych... w tym momencie. Przypisuj, przypisuj. Bo ja mam tam topór. Mogę tobie dać ten. To coś. Wiesz co, to może, też tu może być trochę ciężej, widzę czterech typów. Zaczekaj, ja maczugą ich. Gdzie oni są? Dawać ci ich. Chyba, że pojedynczo spróbujemy. Poczekaj trochę. My się teraz znajdujemy gdzieś w tych okolicach chyba. To czekaj, wejdziemy tam na górę. No, nie wiem. Daleko nie zajdę. Zgaś latarnię. O. Ale teraz szybciej mi temperatura spada. A spadała wolniej? Nie, ja się śmieję tylko. Nie wiem w sumie. Wiesz co, możemy zrobić tak, że wezmę jednego z wobie tutaj łukiem. No właśnie o tym też pomyślałem. Gorzej jak wszyscy przylecą. Ale cofnij się, bo w ciebie trafię. Dostał. Idzie. Wkurzony. Też bym się wkurzył, jakby ktoś mi w głowę celował. No chodź. Chodź. Ło! Jak mnie dziabnął. Ham jeden. Dawaj go, co on tu ma? Już zabrałem. Dawaj, kolejny. Ale czekaj, ja bandażu użyłem. Dużo bandaży pójdzie. Ale to będzie mocniejsze. Wiesz co, to ja będę teraz tankiem. To bądź tankiem. Tylko, że on leci do mnie. Marek, cofnij się. Dwóch kolejnych idzie. Cofnij się. Poczekaj. Ten drugi ma tarczę. Zebrałem kasę. I strzały dla ciebie, jak chcesz. A chodź z dystansu go. Czekaj, strzały ci dam. Nie to. Masz tu strzały. Tu gdzieś. Najpierw tego bez tarczy utłuczemy. Chyba obydwoje się wkurzyli. Nie, dobra, leci jeden. O! Kurczę, dobra. O! I cały lód poleciał. Gdzie on jest? Zniknął? A, dobra, jest. To ci zostawię, bandaż wezmę i... Ej no. Bierz te żebra. No właśnie żebra chciałem, a strzały chciałem ci. Dajesz ostatni. O, on ma buławę. Czekaj, tak bez mnie poszedłeś. Zanim ja tam dojdę, to będzie po walce. Nie, to chcę. Nie potrzebnie tak machasz. Dobra. Tak mogliśmy od razu. O, przynajmniej lepszą tarczę mam. Zimno mi. Mnie też. Rozpalamy ognisko? Trzeba najpierw zebrać ten.
Wezmę trochę drewna, zbiorę. Dobra, mam lepszą tarczę. W końcu się dorobiłem. Masz tą co ja? No. Ma 23, to 22. Dobra, robię nam ognicho. Ej, jestem przeciążony, kurczę. Chodź tu bliżej ogniska. Zapytam, posprawdzasz. Przy ognichu. Gdzie ty to ognicho rozpaliłeś? Po prawej stronie. Łaż tam. Zobacz, tutaj jest most w ogóle na górze. O! To zaraz tam pójdziemy. A tam jest jakieś wejście. Ty, zebrałem jakąś rybę, czy co? Albo się zepsuła. Zepsuła się chyba. Tak. Wyrzuć. Idę tu pod krzakiem, ją wyrzucę. Chyba wszystkie się popsuły. O, trudno. Dam ci zaraz mięso gotowane. No ja mam jakieś mięso, to mogę sobie usmażyć. Dobra. Masz. Aj. Sam zjadłem. Dobra, ja też miałem mięso, więc tutaj nie ma problemu. Ty masz mniej życia, to masz, żebyś ten mógł sobie zregenerować. Poczekaj, ja muszę sobie coś przerzucić. To jak przerzucę, to będzie dobrze. O, dobra. Maczetę zgosiłem. Mówisz, że jak zjem jeszcze jedną, to ten szybciej będzie się odnawiało to życie? Nie wiem. Nie. Nie mogę przerzucić ze strzał. Mam za dużo chyba. Możliwe. Dobra, ja się troszkę ogrzałem. Ty jeszcze. Zapada z noc. Słuchaj, tam jest jakaś grota w tamtym kierunku. Możliwe, żebyśmy mogli się tam przejść. No to idziemy i tam najwyżej przenocujemy. Dobra, wyłączam ognisko. Potem się dostaniemy tam na górę do tego mostku. Tam nawet jakiś sztandar jest. Żeby to się nie okazało, że to jest jakaś ta. Obóz bandytów. Albo to tutaj jest to miejsce nauki magii. O! Są jakieś drzwi. Z drugiej strony też nic, więc. Wiesz co, to jest Holy Mission, to jest święta misja. Oli tutaj chyba jest. O. Więc możliwe, że będziemy mogli tutaj wziąć coś przehandlować. Przy okazji się nauczysz tej magii. Dzień dobry. Jest tu kto? O, jest. Ty, czemu on ma świeczki wetkane? Ze prior? Że tak powiem, pogrzało go? Dobra, ty z nimi gadaj, a ja się rozejrzę, co tu mają ciekawego. What you need? O, już coś widzę. A, tutaj jest sporo troglodytów.
To jest najszybszy sposób, żeby się dostać do serca góry, ale też chyba najbardziej niebezpieczny. Powiedział, że będzie patrzył na nasze plecy, jak będziemy tam szli. Co? Będzie osłaniał nasze tyły. Aha. Faktycznie idzie. O cholera! O nie. Ty, to coś wylazło. Ja sobie z dwoma na raz nie poradzę. Odejdź, odejdź, Marek! Cholera. Wstawaj. O, serio? Dobra, wyjdź ten. Miał nam tyły osłaniać, a nie tam. On tam walczy. A my tu giniemy. To znaczy ja tu ginę. Pomóżmy mu. To szybciej będzie i nam pomoże. Tylko, że ja jestem przeciążony. I jeszcze modliszka mnie goni. W pokecie masz te. Poczekaj, tu jest ten. To na razie tu coś schowam, o ile dam radę. One się wykrwawiają od tego mojego ciosu, tym mieczem. Prawie całe życie straciłem. Czekaj, może jak zdejmę plecak? Ja tak zrobię. Trzymaj się, zaraz coś wykombinuję. Tak, użyję na pewno bandażu. Topór przerzucę do... Tak. Teraz to zrzucę. Znowu? No. Jak zakosił ręką, tak. Dobra, to... Dasz radę przejść, żeby mnie ożywić? Zaczekaj, niech on go pokona. No, mało brakowało. Też bym zginął. No, widziałem właśnie. Wstawaj. Maczuga jest dobra, ale strasznie powolna. Co tam ja od niego dostałem? No, nie mogę sprzedać. O, można sprzedać to za bardzo dobrą cenę. No to sprzedajmy mu coś, bo... Jemu nie można sprzedać. Nie, my możemy jedynie tutaj pozabierać to. Ale gdzie to sprzedamy, to nie wiem. No, zobacz, twoja różdżka. No, taką różdżkę ten znaleźliśmy, jak właśnie tego grzybka szukaliśmy. Tutaj jest kolejny grzyb. Ach, cholerny troglogryta. Gdzie ty jesteś? No, wiedziałem, że tak będzie. To jest nie robota. Ja muszę się przespać, muszę się zregenerować. No tutaj to raczej z tego z tobą nie zrobię. Co to jest za miejsce? Jak to zabrzmiało? Ucz mnie. O nie.
Czerwony oznacza kłopoty. To jest kolejny troglodyta. Ja sobie z nim poradzę sam już. Zresztą możemy tutaj rozbić obóz. O cholera. Chyba tamten ci leci na pomoc. Tak. Dźgnął go. Sam go wykończyłem w końcu. Tak, sam. Czekaj, ja tu sobie rozłożę karimatę. Znaczy karimatę. No dobrze, no powiedzmy karimatę. I chodź się tu kimnie. Ale zobacz, tutaj jest jakieś wejście. Skrzynka tu... Ty sobie jeszcze jakaś skrzynka tu leży? Wow. O, bandaż. Dobra, ja sobie tutaj gdzieś... Wiedziałem, że jak to zabiera, to się przeciąży. Tu sobie rozłożę. On jest obok ciebie? Co? On jest obok ciebie? Chyba tak, nie. Tak, przyszedł tu. Sobie plecak zdejmę. Dwie karimaty było rozłożyłeś? Nie, jedna jest jego. O, szkoda, że nie mam żadnej płotki. Do uzdrowienia. Ale kurczę, przecież tutaj nie będziemy tyle spać. No dlaczego nie? Oj, Marek, Marek. No co, musimy się jakoś zregenerować, a tak to będziemy czekać i... Ja przekazuję... 90% ambush. Dobra, mniej. To ja będę na warcie stał. To ja się prześpię 4 godziny, dobra. I sobie zreperuję. No rzeczywiście, mamy też nieźle ten... To co mówisz, że więcej? Czekaj. No to musisz więcej się zregenerować. No to 5 godzin snu. O, to już będzie krytycznie się pić chciał. Dobra. Już? Zrobimy, czekaj. O, tak zrobię. No. Wiesz, cały czas też nie ma co biegać. Ach, ta misja twoja, żeby wziąć cię nauczyć many. Dobra, trzeba się napić. O. Jeszcze się do końca nie zregenerowałem, ale już. Dlatego ja będę teraz szedł do przodu. Listen up! Swój plecak założę. Co ja tu mam? Zjem sobie chlebek i zjem sobie bułkę.
czyli po studencku, chleb z bułką. Możemy tu iść, zobaczyć co tu jest. Tam nie wejdziesz. Próbowałem. Tu jest dźwignia jakaś. Zobacz, czy się otworzyło. Nie. Tu gdzieś coś musiało się otworzyć. Mamy tutaj gościa. Dwóch. A on poszedł z nim walczyć. Miejmy nadzieję, że on jest nieśmiertelny. Nie no, zadaję mocne mu obrażenia. Dobra, wykończył. Armored Troglodyte. Tam jest kolejny, trzeba uważać. To jest ten, co rzuca trucizną. No, jestem zatruty. Kurczę, latarnia mi się wypala. Ready for summer. Gdzie tu miałem tą miksturkę przeciwko temu pogrzeb? Może zostawiłeś w tym. No, tu tylko drzewo było. No, zaraz zginę. Ty nie masz jakiejś miksturki przeciwko zatruciu? No ja chyba nie mam nic. Nie mam. Ja mam tylko Gina. Musiałbym Achemią coś zrobić, ale nie wiem jak zrobić nawet. Co? Nie wiem jak mam zrobić tym alchemią. Ło, tu też jest troglogryta. Do tego mnie zobaczył. Auć! Ach, super, teraz jak krwawie. O, minęła mi trucizna. A ja jestem oszołomiony i krwawie. Nie masz bandaży? Mam, już jeden zużyłem. A miałem coś naprzeciwko tą, naprzeciwko tej trucizn. Jedzenie specjalne. No. Ło, było blisko. Dawaj, dawaj, nie poddawaj się. Skąd oni się tu w ogóle wzięli? Nie wiem właśnie. Weź tą różkę. A. Gdzieś musiało się coś otworzyć, bo ja kolejną dziurę. Tutaj jest ten, jakaś dziura. A to może tu się otworzyło teraz. Co to było? Coś tu za tobą? O, bliska! Patrz, nie przyuważyła mnie.
Idzie do ciebie. Ty, lepszy łuk mam dla ciebie. Niech on się nią zajmie. To znaczy jaki lepszy? Ty prawie całą obronę mi zeżarła. No czemu on jej nie atakuje? Może modliszka mi się nie zajmuje. Nie, atakuje. Dobra, już będzie z nią walczył. O, ty, ale on też ma z nią problemy. Dobra, już pędzę. Tylko nie wiem, gdzie jest wyjście. Tam będzie. Tu? Nie, gdzie to? Tu jest. Miejmy nadzieję, że on nie zginie. No ja bym mu pomógł chętnie, tylko jak ona mnie trzepnie... To z łuku. Czekaj, dam ci od razu ten łuk. Czekaj. W tyłek ją diabłem. Czekaj, tu mam. Bo nie wiem ile tamten miał, chyba 23. No, ten jest lepszy. Kurczę, długo jeszcze będę krwawił. Gdzie to było? Nie, to już chyba przestałem. A, już przestałem. Ale dźwig mam bardzo kiepski. Poczekaj, jednej skóry mi brakuje. Do czego? Żeby bandaż wykonać. Mogę ci dać. Chyba mam. Ty sam wykorzystaj, bo... Ale ja mam bandaże. A ty chcesz skórę. No to daj skórę. To ja sobie wytworzę bandaże. Skórę czy ten? Nie, te skrawki. To jest ten, z tych skrawek. Czy tam jak to tam? Dobra, to już ci daję. Ile chcesz? No i wszystko, to wszystko wykorzystam. Masz. Dobra, jedno i drugie. Dobra, to będę miał dwa bandaże. No, ja szybko biegać teraz nie będę. Akurat. Tu coś mam, jakiś zwój. Crafting funk. No to naucz się. I czego się nauczyłem? Ło, jakie widły. No, to może być dobre. Zostawiłem plecak jakby co. Teraz zejścia będę szukał. Ty byś miał ten domany. No ale to są te kamienie, a na razie ja chcę się magii nauczyć. Co mi po kamieniach, skoro to... Ty, poza tym musimy kończyć. No właśnie widzę. A tu czas nas goni. Jak odcinek będzie trochę dłuższy, to nic się nie stanie. No dobra, to gdzie teraz? U żadnej dźwigni tutaj nie było. No nie widzę przynajmniej. O, to zostało nam jeszcze jedno miejsce. Podziemia Mordoru. Nie, tam to na pewno nie ma. Zabiorę swój plecak tylko.
No, jestem przeciążony. To muszę w takim razie wyrzucić. No ja jestem tak na styk. Czekam, aż mi się ta latarnia wypali, to wtedy ją będę mógł wyrzucić. Ciekawe, co jest potrzebne, żeby otworzyć tamto. Skrawecz mas. To ona jest najpierwsza. Jestem, bić mi się chce. Ale prędzej nie będę szedł. Gdzie ty jesteś? O. Już idę po ciebie. Tu są, tu jest dwóch troglodytów. Tu jestem. Jestem za bardzo przeciążony, masakra. Tam gdzieś widziałem na początku plecak. To można do tego plecaka coś przerzucić. Gdzie plecak? Znaczy to taki mały ten. O, tu. O. No ale będziemy musieli go tutaj zostawić, przecież dwóch nie weźmiemy. Ale przynajmniej na razie ten. Ja bym proponował się na razie zregenerować. No dobra. Przynajmniej trochę siły nam się ten. Znowu turban masz na głowie. Tak, tylko ten turban jest o wiele lepszy. Wywija tą karimatą jakby. Dobra, tak się pacnę. Uważaj, żebym ci nie piernął w nocy. No i teraz nie wiem, czy mam się kłaść, czy nie. Kładź się. Do rana. Ty też trochę barty weź. Dobra. No 8 godzin, 3 godziny warty. Dobra. Powinno być po 4. 8 godzin snu i 4 godziny warty. Albo 4 godziny snu i 4 godziny warty. Zobaczymy, czy tutaj wyjdziemy zwycięsko z tym wszystkim. Czy się nie ciekawe, czy, ciekawe, czy później większe plecaki będą. No też się na tym zastanawiam, ale to chyba jest jak największy udźwig w tym momencie. Wiesz, przecież 50, nie wiem, czy to jest na kilo, czy na ile. Wiesz, więcej niż 50 kilo na plecach chyba nie pociągniesz. No raczej nie. No, zregenerowałem się praktycznie do maksa. A pić mi się chce jeść? Znowu. Ale plecak chyba będę musiał to na chwilę zostawić. No dobra. Już się bałem, że modliszka odżyła. A zobacz. Co? Ja tutaj mam tarczę. A. Muszę ją przerzucić. No czekaj, ja swój plecak wezmę. Gdzie? Dobra. Ale za to nie mam tej. Tam jest dwóch. I dźwignia. Czekaj, ja tą dźwignię spróbuję. Sobie wezmę tylko łuk przypiszę. O ile mi pozwolisz. No, nie zauważyliście? Wracamy. Zapal pochodnie.
Znaczy nie pochodnie, tylko ten. Lampa mi się wypaliła. To weź ją chwilę. Wyrzuć. Ty, jak przykucniesz, to oni chyba cię nie słyszą. Zobacz, Paa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 
Dobra, to idę po swój plecak. O, zgłodniałem. Teraz jakąś bułkę opędzluję. Niestety nic smażonego nie mam. No, tutaj trochę było ciężko. Gdyby tutaj nie był ten napad, to byśmy sobie nie dali rady. To świeć. Ty, Dziwa. bo tutaj jest, nie wiem, czy potem stąd wrócimy. Ale tu nic więcej nie ma. No ja już spadłem. Ja już niestety zleciałem. No dobra, to i ja spadam. Nie, spokojnie, nie uciekam z gry. Tu jest jeszcze zejście niżej? Jest zejście? Nie wiem, idziemy tam czy tam? To jest jeszcze inne przejście. To jest tu jakiś troglodyt. Ty patrz, tu jest jakiś Blue Cambers. Wchodzimy? Chodź, może na razie na górę wejdziemy. Co nie ma oprócz grzybków? Chyba nic. O właśnie, ja miałem sobie zjeść. Alby nas uratował, gdyby tutaj był ktoś, kto sprzedaje coś. I żeby ognisko było. Raczej taka kuchnia, żebyśmy mogli gotować coś. No. No okej, to chyba tutaj przejścia nie ma. I musimy się wrócić. Czekaj, może tą latarnię zgaszę. Ej tam, otwórz co? Nikogo nie ma chyba w domu. No dobra, to wracamy się. Dobrze. Tyle. No. Tyle czasu się ładowało, żeby i tak zawrócić. Żeby mogli chociaż dać większy kawałek do przejścia. Możliwe, że to będzie jeszcze do przejścia, tylko pewnie będzie trzeba znaleźć jakąś dźwignię kolejną, żeby tam odblokować. Chodź.
Idziemy do tych drugich drzwi. Chyba ominąłem. No chyba tak. Czekaj, sobie wyciągnę to swoje. Jesteś przeciążony, a jeszcze bierze. Oj tam. Nie dziwię się, jak po wyjściu z jaskini okaże się, że jest lato. No, w sumie parę dni tutaj spędziliśmy. Tynk mi się na głowę sypie. Wow! Powrót! Na to chyba raczej nie byliśmy gotowi. Zajrzałem tam i chyba przeszkodziłem w jakichś obradach. Do kogo stołu? Problem w tym, że nie mieli stołu. Okrągłego grzyba. No to prędzej. Grzyby to są na pewno. Dobra, idźmy teraz środkiem. Zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Uważaj, nie spadnij tylko. No, nie chciałbym spaść w tą przepaść. Ani z jednej, ani z drugiej strony. Gwóźdź. Gwóźdź? Rondel Dragger. O, rybka. Jagódka. Zobacz, co jagódka daje. 125, wow, nieźle. Firefly Pro Powder. Zobacz, dobra, bierę wszystko. Chciałem zobaczyć, co to jest za recepta. To? Ten, to co już umiem. A może i nie. Na pewno sobie, albo dobra, na razie nie będę jadł. Chyba ja nie widzę. To jest jakieś zejście. Gdzie tam ktoś jest? Gdzie? Co to było? Coś ty ślepiej. O, Marek, chyba w końcu się nauczysz many. Welcome. Bow your head in respect, for you have come to the end of a ley line. Chyba tak. Mm. Może tłumacz tak mniej więcej widzą, bo ja tam, wiesz, 5/60 rozumiem, ale... Tu jest napisane, że jeśli poświęcisz część siebie, to uzyskasz możliwość korzystania z many. Czyli prawdopodobnie możesz statystyki sobie wziąć i opuścić w jakiś sposób. Jestem gotowy, tylko co mam robić? No to naciśnij jeszcze raz, żeby z nim pogadać. Welcome. Bow your head. A to nie, to dalej. To jest droga jakaś. Muszę to jednak wyjąć, będę szybciej chyba biegł. Czekaj, ja się napiję. O, chyba widzę... sprzedawcę. Nie, to tamten się teleportował. Zepion. O nie! Co wypiłeś? Wodę. No to jeszcze masz przecież drugi bukłat. No właśnie z drugiego, zamiast zmienić to ja napiłem się. O, możemy użyć kuchni. Super. Ty, możemy się nawet przespać. O, zwój. Ziemniaczki.
Zobaczmy, czego tu możemy się nauczyć z tego. A za czy jest ten do napełnienia bukłaku? Wodę? No. Tak. Chyba. Tu jest jakaś woda, ale nie można chyba z niej korzystać. To pewnie dla konia. Te kryształy się unoszą. O nie, chciałbym takim po głowie dostać. Wlezę tam na górę, zobaczę co jest. Ja pogadam z nimi jeszcze, zobaczę. Może z... Pogadaj może z tamtym Zenkiem. Pogadałem z nim. O, czekaj, czekaj. Czuję, że jestem w dobrym miejscu. So, you have come. Welcome. Myślę, że to ona. I am a watcher of the ley line. Mana is the energy that throws through all things. O. No właśnie. I tutaj masz tak, jeśli będziesz się uczył many, to będziesz tracił na zdrowiu, na staminie. Ciekawe, czy później będę mógł przywrócić to. Znaczy będziesz mógł się nauczyć skilli z naszej wioski, że możesz zwiększyć sobie życie o 25%. If you wish to recharge your reserves of mana, having a meal will help. No dobra, ryzyk fizyk. Na razie może na 20. You can rest to recharge mana, but be warned. Yeah. Śmierdzę. Listen to me. Nauczyłem się. Welcome. Tylko teraz, jak się używa you must first give up some of your mortal vite. The holy mission and the kingdom of Levant have their own. Welcome. I am a watcher of the ley line. To cast spells frequently. A, czekaj, I advise you to wear light headgear. No właśnie. Masz tutaj napisane, że nie możesz nosić żadnego odzienia na głowę, jeśli chcesz spokojnie kastować. To znaczy? Czyli tych, używać czarów. Magic is the weapon of a patient warrior. Magic to co, muszę zdjąć kapelusz, żeby móc czary rzucać? Tak, bo niektóre... Znaczy ten akurat, który masz na głowie, to będzie w sam raz, ale niektóre blokują. Możliwość tego wykorzystywania zaklęć. No, moje jest głodne. Ale widzę, że się nauczyłeś many. Masz trzeci ten. Kurczę, brakuje mi tych składników. Czekaj, zobaczymy, czy Zenkowi można coś sprzedać. Nie da się nic sprzedać. Kurcz. W sumie wiesz co, przy okazji może ja też się nauczę many, jak tu już jesteśmy. Też poświęcę tam kawałek życia. Zawsze to jakiś dodatkowy... A tutaj ktoś jest jeszcze? Feel free to use one of our boats to return to the surface. Jesteś sprzedawca! Gdzie? Czekaj, gdzie ty jesteś? Tam jesteś. Gdzieś ty tam polas? Tam? Nie, gdzie ty wlazłeś? Na górze jestem. Ty, on ma 1600 srebra. Na górze. Która jest w ogóle godzina? O Boże, to już północ. No. Trzeba iść spać. I to dosłownie. Co to jest to? A to jest jakieś wyjście. Niektóre rzeczy to ja nie posprzedaję.
To mogę sprzedać. To też. Trochę mi pod też. Tak, już ci zaraz daję, zaraz ty też to zrobisz. Czemu ja jestem tak przeciążony? Osłabę już ciebie. Cześć, Woldrome jest. Ty, ten kamień przeniknął przez ten, przez ziemię. To się nazywa magia. Dobra, chyba nic więcej nie sprzedam. Ale nadal jestem za ciężki. A nie, już nie. Dokolwiek. Feel free to use one of our boats to return to the surface. Dobra, co ja ci mogę jeszcze sprzedać? Tradycyjnie, maczetę w plecy. So, you if you wished. Ty, a ten guś mi jest potrzebny? Co to jest? No, różka? Czekaj, wiesz, to jest... Dagger, jakby ci to bym powiedzieć. Nóż taki malutki. Do dźgania. Nie, ja dźgam konkretnie. Dobra, nauczmy się. Ja na tym najmniej stracę. Staminy trochę stracę. Laci nie sprzedam. Ile się nauczyłeś many? 20. 20? No. Ale jeden punkt. No tak. Dobra. To co to jest? Tejpet. Co? To są kości nekromanty. Używane do alchemii do tworzenia zaklęć. Welcome. Nie, to chyba mi niepotrzebne. May your talent for magic only grow stronger. Never underestimate the humble. If you wish to learn the most complex of spells, seek out rune magic. To chyba wszystko, co mogłem mu sprzedać. Welcome, mage. May your talent for magic only grow stronger. Listen to me. No, słuchaj go, słuchaj. No, też się nauczyłem. Tylko coś ma ciekawego, alchemia, alchemia, alchemia. Alchemia to bardziej twoja. Alchemię to ja sprzedałem. Masz tu różdżkę. Nie, chyba takiej różdżki nie potrzebuję. No ale żeby kastować zaklęcie, to potrzebujesz ogólnie różdżki. Więc nie wiem, czy nie pójdziemy, cofniemy się i nie ubijemy jednego typa. W sumie ja to posprzedaję. Bo znaczy, to tam po drodze możemy zebrać. Co? Co, co? Nie, nie chcę używać. Tej tarczy nie mogę sprzedać, więc chyba ją po prostu wyrzucę. To wyrzucił. No weź zobaczy, możesz ją tam zniszczyć, czy jakoś tak. A jak to zrobić? Tu nic nie mam. Tutaj też nie widzę, żeby było. O, tu jeszcze coś mam. Co tu użyłeś? Aha, to. Mogę się jeszcze czegoś nauczyć od niego? Zobacz na to. Mage. May your talent for magic only grow stronger. Never underestimate. Ale to niszczy pochodnie. If you wish to learn the most complex of spells, welcome,
mage. May your talent for magic only grow stronger. Listen to me. Dobra. O, nauczyłem się też czegoś jeszcze. Ale tu dwóch rzeczy się nauczyłeś? No, zapłaciłem mu 50 monet. Never underestimate. If you wish to learn the most complex of spells, seek out rune magic. Tutaj możemy się nim wziąć i wydostać ten łodzią. Czekaj, jeszcze próbuję to. No, tędy łodzią można się wydostać. A, no to widzisz, to muszę mieć różdżkę do niektórych. Pytanie, czy wracamy się na dół jeszcze i idziemy ich ubić, czy wychodzimy? Nie, już chyba wychodzimy i kończymy. Zobaczymy, gdzie nas wyniesie. Będzie się lepiej spał. Oj tak, będzie się bardzo dobrze spał. No, wykonaliśmy swoją misję, w końcu nauczyłeś się many. Many, magii. Magii też. Najpierw się nauczyłeś używać many. Dobra, zobaczmy, gdzie to było wejście. Zobacz. A, ale to widzisz, jest w jedną stronę tylko. Gdzie nas wywaliło? Nie kojarzę tego miejsca. Ja też nie, ale coś czuję, że chyba tam będzie nasz kolejny cel podróży. Żebym jeszcze wiedział, gdzie my jesteśmy w tym momencie. Może tu niżej. Myślisz, że tu? No, bardzo możliwe, że to jest ten zamek. Ale tak. Zobacz, że tu jest plaża. Chyba, że jesteśmy tutaj w tym miejscu. A chociaż nie, czekaj. Możliwe, bo zobacz, tu masz rzekę. No niby tak, ale... Dobra, chodźmy tam. Bo temperatura nam zaczyna spadać. Tak, pij więcej. No dzięki, mówię, będzie mi się chciało. No właśnie chciałem powiedzieć, że żadnej przerwy na siusiu nie będzie. Ryby? Ja sobie wodorosta wezmę. A co? No, złowiłem tą. Nic tu nie ma? Ty, tam jakiś stwór jest. Yeti. Nie, nie będziemy szli go dziabnąć. Ty, on zniknął stamtąd. Saka. O. O, tam ktoś jest. Pytanie, czy ten ktoś nas nie utłucze? No właśnie przygotowuje się. Ale jest dwóch ich. Jak dwóch? Ja tam jednego widzę. A po prawej masz drugiego. A, dobra. Vendor Fortress. Kurczę. Dobra. To on zaczął. To się wszystko posprzedaje. To może i tamtego dziabniemy. To chodź. Po cichaczu. Zobacz, nie widział mnie. A, widział. Haha. Teraz ty zbieraj. O, bandaż. Strzały. Bandaż, najważniejsze, bandaż. Chcesz strzały?
Nie, a jak to jest obóz bandytów? Nie, to nie jest obóz bandytów. Nie, to. Jest ci zimno. Mnie tobie też. Też. Dobra, znajdujemy się tutaj, w tej fortece. Miejmy nadzieję, że tu będą przyjaźni ludzie. Fajna ta gra, tylko wkurza mnie te długie ładowanie. Na to już nic niestety nie poradzimy. Trzeba czekać, aż będą wprowadzać usprawnienia w tych grach. O, tu przynajmniej ciepło. Tylko teraz pytam... O! Malkior, nie. Ty, jemu hełm znika. Już nie. Well now, what do we have here? A lost traveler? We'll take good care of you. Czekaj, bo mam złe przeczucie co do tego. What can I do for you? E? Co jest? Okradli nas! Co ja was pakowałem znowu? Masakra! Co jest grane? Jeszcze... O, Geralt. Ty z nim gadaj. Ja i tak już nie mam nic do stracenia. O, czekaj, coś tu jest. Kilo. Oh no, come on. Nie chcę kilo, a ja chcę swoje rzeczy. Ona... Chciała nas trochę pomocy, żeby zrobić jej omlet. Listen close. Omlet? Ja chcę swoje rzeczy, a nie omlet. Dobra, zobaczmy jak tego się nauczyć. Ty, ale ja swoje rzeczy mam na sobie. Moje widocznie cenniejsze były. Nie, chyba nie, jednak nie mam na sobie swoich rzeczy. A to ja to potrafię? Miner omlet. Ale to jest tych... Kurczę, znowu nie... Wpakowałem nas znowu w tarapaty. Serio? No dobra, moi drodzy, z tych tarapatów będziemy próbować się wydostać w następnym odcinku. Bo to już i tak jest późno, a ja niestety rano do pracy mam. Więc chyba z tego więzienia się z wami pożegnamy. No i co? Chciałbyś jeszcze coś na koniec powiedzieć? Why? Tell me why! Ty, tu chyba kogoś mordowali. Interakcja. Nie, nie chcę interakcji ze skocznią. Prawdopodobnie byś zeskoczył, ale przydałoby się najpierw odzyskać te rzeczy. Dobra, no to żegnamy was, tak jak Marek powiedział. Zobaczymy się w następnym odcinku. Jestem głodny. No to nieźle. To będzie teraz wyścig z czasem. Tak, wiesz co, może tam kogoś mordowali, ale ten się powiesił. Dobra. Życzymy wam miłych snów.